Czerwiec 2014 roku. W Puszczy Białowieskiej wśród populacji żubrów zaczyna rozprzestrzeniać się tajemniczy wirus. Nieuchwytny, podstępny i zdolny do infekowania innych gatunków. Czy ludzkość przetrwa konfrontację z zabójczą żubrzą zarazą? Siemka, tu Trashing Band. Witam i zapraszam na Zagrajmy w Plague Inc. Evolved. Jest to gra, która znajduje się w fazie wczesnego dostępu na serwisie Steam, tak więc nie jest jeszcze dokończona, jest już jednak całkiem grywalna. Kierujemy tutaj rozwojem epidemii i naszym zadaniem jest zarażenie całej ludzkości tak, aby zniszczyć życie na Ziemi. Robimy to w sposób niebezpośredni poprzez sterowanie ewolucją naszej choroby. No i tak jak usłyszeliście w krótkim intrze, będzie to Polska i Puszcza Białowieska. Tak więc wybieramy nasz kraj jako kraj startowy. A więc tak, mamy w tej chwili dwójkę zainfekowanych, którzy są najprawdopodobniej pracownikami Białowieskiego Parku Narodowego. A naszą chorobę musimy rozprzestrzenić na ponad 6 miliardów ludzi na całej kuli ziemskiej. Podczas rozprzestrzeniania naszej choroby musimy brać pod uwagę wiele czynników, a więc geografię i rozmaite charakterystyki, które cechują dany region. Tak więc na początek przyjrzyjmy się Polsce. Mamy tutaj ponad 38 milionów potencjalnych ofiar. Polska to kraj o zimnym klimacie i ponieważ nasz wirus zaczyna w kraju o zimnym klimacie, jest on naturalnie odporny na chłody. Będzie miał jednak spore problemy z przetrwaniem w ciepłym klimacie. Poza tym mamy w Polsce także klimat wilgotny i jest to region w dużej mierze wiejski. No i ponieważ zaraziliśmy pierwszy kraj, mamy tutaj ten czerwony symbol, który po kliknięciu zapewni nam nasze pierwsze punkty DNA. No i właśnie dzięki tym punktom możemy dokonywać ewolucji i mutacji naszego wirusa. Tak, aby stał się jeszcze bardziej nieuchwytny, zaraźliwy i w końcu także zabójczy. Okej, a więc oto nasz główny bohater, a więc wirus żubrzej zarazy. Pod spodem mamy jego trzy podstawowe charakterystyki. A więc tak, mamy tutaj infectivity, a więc zaraźliwość. Zależy nam na tym, aby ona była jak najwyższa, jak najszybciej. Dzięki temu epidemia będzie się bardzo szybko rozprzestrzeniała. Mamy tutaj także severity, a więc drastyczność. Ten współczynnik decyduje o tym, na ile zauważalna jest nasza choroba. No i oczywiście zależy nam na tym, aby współczynnik ten był jak najniższy, ponieważ chcemy podstępnie zarazić jak najwięcej ludzi, zanim zorientują się, że grozi im niebezpieczeństwo. Mamy także w końcu lethality, a więc śmiertelność. I oznacza ona prawdopodobieństwo i częstotliwość, z jaką nasza choroba będzie zabijała. No, ostatecznie zależy nam na tym, aby śmiertelność była jak największa, ponieważ naszym celem jest zabicie całej ludzkości. Jednak nie na wczesnym etapie gry. Ponieważ jeżeli nie zarazimy wystarczającej ilości osób, możemy doprowadzić do sytuacji, gdy nasza choroba zabije wszystkich nosicieli i nie będzie komu zarazić zdrowych ludzi. A poza tym śmiertelność jest także oczywiście zauważana przez poszczególne rządy. I jeżeli nasza choroba zaczęłaby nagle zabijać, zwrócimy na siebie uwagę i dość mocno ruszą prace nad lekiem na naszą zarazę. Żubrza zaraza rozpoczyna się w Polsce. Nasza epidemia zainfekowała pierwszych ludzi. Wirus jest słaby i przyzwyczajony do zimnych temperatur. Będziemy musieli dokonać jego ewolucji przy pomocy punktów DNA, aby zarazić więcej osób. Okej, tak więc mamy na tym etapie trójkę zarażonych ludzi. No i właśnie, żubrza zaraza to wirus. I akurat ten typ epidemii jest dość trudny w kontroli, ponieważ charakteryzuje się dużą częstotliwością losowych mutacji. Na czym to dokładnie polega, wyjaśnię za chwilę.
Okej, tak więc mamy tutaj trzy kolejne kategorie, poprzez które wpływamy na ewolucję i cechy naszego wirusa. A więc tak, mamy tutaj sposób przenoszenia naszego wirusa, no i tutaj płacąc punktami DNA, możemy wykupywać różne mutacje, które zwiększają zaraźliwość naszej choroby. No póki co nie stać nas na ani jedną z nich. Mamy także symptomy, no i te powodują zarówno zaraźliwość, drastyczność i śmiertelność. Początkowe symptomy są relatywnie niegroźne, jednak prowadzą one do dużo groźniejszych objawów. We wczesnym etapie gry, no nie zależy nam na tym, aby nasza choroba miała zbyt wiele symptomów, ponieważ zwiększa to drastyczność naszej choroby, co może spowodować szybkie jej wykrycie, może także zbyt wcześnie wywołać śmiertelność. No i właśnie w tej kategorii kryje się pewna trudność, jeżeli chodzi o wirusa, ponieważ może on wywołać symptom bez naszego udziału, a więc po prostu wykupić jedną z tych mutacji w sposób losowy. Ma to swoje plusy, ponieważ nie musimy za to płacić punktami DNA, ale może to też nam pokrzyżować plany, powodując, że nasza choroba będzie drastyczna zbyt wcześnie, bądź też zbyt śmiertelna. No i ostatnia kategoria to specjalne zdolności naszego wirusa, które mają rozmaite efekty. Okej, no i od czasu do czasu wyskakują także tego typu symbole DNA i po kliknięciu w nie także zyskujemy nieco punktów. Ale właśnie, co do punktów. Nie będziemy ich zyskiwali w nieskończoność. Zyskujemy je poprzez zarażanie kolejnych ludzi i w późniejszej fazie gry poprzez ich zabijanie. Jednak jeżeli zarazimy już wszystkich i wydamy wszystkie punkty DNA, może się okazać, że nie mamy żadnej możliwości dalszego działania. No, dlatego też trzeba tymi punktami rozporządzać w dość rozsądny sposób. Okej, mamy jednak już wystarczającą ilość punktów, aby wykupić mutację. Dlatego też jeśli chodzi o przenoszenie, wykupimy tutaj mutację przenoszącą naszego wirusa na zwierzęta hodowlane. No tak więc powiedzmy, że z żubrów nasza zaraza przeszła na inną dziką zwierzynę i w końcu dotarła także do zwierząt hodowlanych. Zwiększa to zaraźliwość, jednak jest efektywne zwłaszcza w wiejskich regionach, a więc w takim jak Polska. Jednak tego typu sposób zarażania, a więc pomiędzy różnymi gatunkami, zwiększa także poziom mutacji. Tak więc właśnie ta umiejętność wirusa do generowania losowych symptomów będzie jeszcze większa. Żubrza zaraza zaczyna się rozprzestrzeniać. Przychodzi ona z osoby do osoby i będzie rosła w sposób wykładniczy. No, czekamy na to, póki co mamy 13 zarażonych ludzi. Okej, mamy sierpień 2014 roku. Liczba zarażonych to 31, a więc wciąż bardzo, bardzo mało. Okej, mamy już 12 punktów DNA, dzięki czemu moglibyśmy zmutować kolejny sposób przenoszenia naszego wirusa. A więc tak, moglibyśmy tutaj wykupić drugi poziom zwierząt hodowlanych, co wzmocniłoby po prostu ten efekt. Moglibyśmy także sprawić, że chorobę rozprzestrzeniałyby także gryzonie. Zwiększyłoby to zaraźliwość, byłoby jednak efektywne, zwłaszcza w zurbanizowanych, gęsto zabudowanych regionach. Mamy tutaj także ptaki, co jest dość kosztowną mutacją, jednak ptaki potrafią bardzo szybko przenosić chorobę z jednego państwa do drugiego poprzez granice lądowe. Mamy tutaj także insekty, które są efektywne, zwłaszcza w ciepłym klimacie. Zarażanie przez krew, które jest efektywne, zwłaszcza w biednych regionach. Zarażanie przez wodę, dzięki czemu nasz patogen może długo przetrwać właśnie w wodzie, co jest efektywne, zwłaszcza w wilgotnych regionach i przy transporcie statkami. Mamy także powietrze, które jest najbardziej efektywne w suchych regionach i przy transporcie samolotami.
No i ponieważ Polska jest krajem o wilgotnym klimacie, wykupimy wodę. Żubrza zaraza zaraziła już setki. No i świetnie. Tak jak wcześniej mówiłem, plaga będzie rozwijała się w sposób wykładniczy, tak więc przyrost będzie coraz to bardziej przyspieszał. Mamy wrzesień roku 2014. Liczba zarażonych to już niemal 700 osób. No tylko, że niestety mamy tutaj pewien problem, ponieważ nasz wirus w sposób losowy zmutował i rozwinął symptom bezsenności. No i cóż, zyskaliśmy ten objaw za darmo, nie wykorzystując w tym celu naszych punktów DNA, a bezsenność powoduje, że ludzie są przemęczeni, poirytowani i przez to mniej produktywni. No, dzięki temu naukowcy teoretycznie mogliby po wykryciu naszej choroby wolniej opracowywać na nią lek, co jest plusem. Minus jednak jest taki, że bezsenność jest zauważalnym objawem i niestety zwraca na nas niepotrzebnie uwagę, ponieważ jak widzicie, drastyczność nieco tutaj się zwiększyła. Mamy jednak opcję zdeewoluowania tego objawu. Musimy jednak w tym celu zapłacić 3 punkty DNA. Wydaje mi się jednak, że warto, ponieważ na tym wczesnym etapie dopiero zaczynamy rozprzestrzeniać naszą epidemię i zależy nam na tym, aby jak najdłużej pozostać w ukryciu. Okej, omówmy w tej chwili symptomy. Mamy więc tutaj nudności, kaszel, wysypkę, anemię, cysty i bezsenność. No i te pierwsze symptomy, które są w tej chwili dostępne, są relatywnie niegroźne. Kosztują one także bardzo mało punktów DNA. Cechują się one dość sporą zaraźliwością, jednak zwiększają one także drastyczność. I co gorsza, prowadzą one do dużo groźniejszych, paskudniejszych, zabójczych symptomów, o które w tej chwili ukryte są mniej więcej w połowie tej planszy. Żubrza zaraza zaraziła tysiące. No świetnie, nasza choroba infekuje kolejnych ludzi coraz to szybciej. Mamy już tu niemal 7 tysięcy zarażonych. No ale cóż, przyspieszmy ten proces jeszcze bardziej poprzez zmutowanie kolejnego sposobu przenoszenia. I zdecydujemy się tutaj na zwierzęta hodowlane poziom drugi. Zwiększymy dzięki temu zaraźliwość, zwłaszcza w wiejskich rejonach. A zależy nam na tym, aby jak najszybciej zarazić jak najwięcej ludzi w naszym kraju, tak aby epidemia zaczynała rozprzestrzeniać się poza jego granice. Mamy październik i liczba zarażonych to już 27 tysięcy. Okej, świetnie. Żubrza zaraza rozprzestrzenia się do Niemiec. Tak więc po raz pierwszy nasza epidemia rozprzestrzeniła się poza granice Polski. No cóż, być może odpowiedzialne tu było mięso eksportowane z Polski do naszego zachodniego sąsiada. No i co prawda mamy tutaj zaledwie garstkę zarażonych, no i trochę czasu będzie musiało upłynąć, zanim choroba się tu rozprzestrzeni. Jednak fakt, że zaraziliśmy Niemcy, jest dla nas niezwykle korzystny, ponieważ znajduje się tutaj zarówno lotnisko, jak i port. A dzięki lotnisku nasz wirus może błyskawicznie zainfekować kraj, który znajduje się na drugim krańcu świata. Podobnie jest w przypadku portów. No jest to niezwykle ważne, zwłaszcza, że no mamy na kuli ziemskiej sporo wysp. Tak więc statek, bądź to samolot, jest praktycznie jedynym sposobem, w jaki moglibyśmy tego typu regiony zarazić. Zwłaszcza odizolowane wyspy, no powiedzmy takie jak Grenlandia czy też Madagaskar, są bardzo trudne do zarażenia. A jeżeli nie zrobimy tego na czas, nasza choroba zostanie wykryta, no to niestety władze tych wysp mogą zamknąć porty i w ten sposób uniknąć naszej choroby. Leki w Niemczech spowalniają infekcję.
Niemcy to bogaty kraj z dość wysokim poziomem opieki zdrowotnej. I aby rozprzestrzeniać naszą chorobę szybciej, moglibyśmy wyewoluować odporność na leki. Ach, no cóż, właśnie. Co prawda Niemcy, podobnie jak Polska, to kraj o zimnym i wilgotnym klimacie. Jest to jednak także kraj zurbanizowany, a nie wiejski, i bogaty. Tak więc faktycznie, aby rozprzestrzeniać się w bogatszych krajach, przydałaby się nam tutaj zdolność odporności na leki. Mamy tutaj także inne umiejętności, a więc odporność na zimno. Nie będziemy chyba jednak tej umiejętności kupowali, ponieważ nasza choroba z racji kraju startowego jest w sposób naturalny odporna na chłody. No jednak zapewne przydałaby się nam odporność na ciepło. Mamy tutaj także kolejną zdolność, jakim jest wirusowa niestabilność. No jest to całkiem niezła umiejętność, która przyspiesza losowe mutacje. No jednak oczywiście nie chcemy tej umiejętności na początku, ponieważ nasz wirus mógłby zbyt szybko mutować kolejne symptomy, nie stać by było nas na to, aby je zdeaktywować i nasz wirus byłby przedwcześnie wykryty. Tak więc na tym etapie zbieramy punkty na odporność lekową. Okej, świetnie. Nasza choroba przedostała się do Ukrainy. Ach, no i niestety nasz wirus zmutował kolejny objaw. A tym razem są to cysty. Niedobrze, są to bolesne guzki zawierające w sobie kieszenie patogenu. Istnieje niewielka szansa, że mogą one pęknąć i w ten sposób rozprzestrzeniać naszą chorobę. No fakt, zwiększa to zaraźliwość, jednak jest to dość paskudny, zauważalny objaw, który zwiększa w minimalny sposób drastyczność. No jednak zaraziliśmy dopiero 3 kraje i chcemy jak najdłużej pozostać w ukryciu. No dlatego też wydam 3 kolejne punkty DNA, aby zdeaktywować ten symptom. Musimy jednak uważać z tymi deaktywacjami, ponieważ kosztuje to punkty, które nie będą w nieskończoność generowane. Żubrza zaraza rozprzestrzenia się także na państwa bałtyckie. Mamy już ponad 300 tysięcy zarażeń. Mamy listopad 2014 roku i zainfekowaliśmy już ponad 500 000 ludzi, z czego jednak zdecydowana większość znajduje się w Polsce. I w kraju tym nasza choroba rozprzestrzenia się w tej chwili w bardzo, bardzo szybki sposób. Okej, udało się zarazić Europę Centralną. Region ten także posiada chłodny i wilgotny klimat. Jednak podobnie jak Niemcy, jest to także region bogaty. Tak więc choroba będzie się tu rozprzestrzeniać bardzo powoli. I przydałoby się jak najszybciej wykupić odporność na leki. No i właśnie, co do Ukrainy, to mamy tutaj identyczną sytuację jak w przypadku Polski. A więc chłodny i wilgotny klimat i region głównie wiejski. Podobnie w przypadku państw bałtyckich. Tak więc w tych dwóch krajach powinniśmy móc bardzo szybko rozprzestrzeniać chorobę. A w naszym kraju mamy dość lawinowo szybki przyrost zachorowań. Okej, mamy grudzień roku 2014. A niestety nasz wirus zmutował kolejny symptom. Tym razem jest to wysypka. Skóra staje się bolesna i pokryta pęcherzykami, co w niewielkim stopniu zwiększa zaraźliwość. Ale zwiększa także w minimalnym stopniu drastyczność. Dlatego też na tym etapie wciąż nie chcemy kolejnego symptomu. I wydamy 3 punkty, aby zdeewoluować wysypkę. No i świetnie. Żubrza zaraza zainfekowała już w tej chwili wszystkich obywateli Polski.